Cześć wszystkim. Witam w vlogu z biegu malinowskiego, organizowanego co roku w Grudziądzu przez Grudziądzki Klub Sportowy. Bieg odbędzie się jutro, w sobotę. Dzisiaj jest jeszcze piątek. Idę po odbiór pakietu startowego. Przygotowania na płycie boiska idą pełną parą. Co dostałem w zestawie? Koszulka. Jak ją tu otworzyć? Koszulka niestety SK, ale koszulkę jakie dla osób z miasta, potem trzeba podejść i wymienić, ponieważ transport jakiś zawiózł i nie dowieźli ich. Bawełniana, szkoda, że nie oddychająca. To tak będzie dobra do spania. Do tego z rzeczy potrzebnych do wystartowania. Numerek startowy. 284. Chip. Który przywiązuje się na buta. I jak się wbiega na metę, to tam są takie taśmy. Takie pasy i w momencie, kiedy chip przekroczy metę, wtedy w systemie jest czas liczony od startu do od przekroczenia pierwszego na starcie do przekroczenia na mety i to jest wynik. Do tego grochówka, to już 36 biegi. Talon na grogówkę, na posiłek regeneracyjny oraz 4, tu jeszcze gdzieś w kieszeni mam 4 agrafki do przypięcia numeru startowego. Ja mam taki pas, gdzieś zrobię tylko dziurki i pas będzie zamocowany dużo wygodniej. Przydałoby się powiedzieć, kim był Bronisław Malinowski. Był sportowcem, który pochodzi z okolic Grudziądza, z około 20 km. Ale uczył się Grudziądzu i tu pracował. Był mistrzem olimpijskim, bodajże w biegu na 10 tysięcy metrów przez płotki, znaczy z przeszkodami. I zginął w Grudziądzu na moście w wypadku drogowym. I z tej okazji, żeby go upamiętnić, co roku odbywają się biegi imienia jego imienia. Biegi są zarówno młodzieżowe, ponieważ młodzież szkolna bierze w nich udział, ze szkół, mają zaproszenie i w tym dniu odrabiają niektóre dni, że kiedyś tam nie idą i idą za tą sobotę. A dla dorosłych jest bieg 10-kilometrowy po Grudziądzu. A jeszcze mogę dodać, że brat Bronisława Malinowskiego, Robert Malinowski, jest aktualnym prezydentem Grudziądza. I impreza jest co roku w miarę dobrze zorganizowana. Tutaj układają właśnie w dzień przed płotki. Między te płotki będzie biegać młodzież, żeby według kolejności, tak jak biegną
żeby byli naliczeni. No. Chyba wszystko. Widzimy się jutro na samym biegu. Dzięki, okej. Okay.
Dziąga pana Roberta Malinowskiego, panią Danutę 46 pełnomocnika do spraw sportu prezydenta Grydziądza oraz pana Zena. Zrobione. Czas troszkę niższy niż 46 minut. Prawie życiówka. Życiówka to 44. O. Dziękujemy. Moja kategoria wiekowa na dystansie chyba 1500 metrów. Juniorki i juniorzy. Zakończony. Mamy numerek. I wymyśliłem sobie coś takiego, żeby wszystkie numerki z zawodów przypiąć sobie tak na ścianę. To dołącza następny. Numerek zamocowany. Czekamy na następne zawody. Przypominam o konkursie. Do wygrania koszulka i medal. Jeśli chcesz wygrać, zostaw komentarz, lajka, subskrypcję i wyniki za dwa tygodnie. Tak więc do zobaczenia w następnych moich filmach.